Dobry wieczór, witam Państwa z Filharmonii Narodowej, gdzie właśnie zakończyła się druga sesja pierwszego dnia przesłuchań drugiego etapu 17. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Tę sesję rozpoczął Chi-O Han, pianista koreański, lat 23, o którym wiele dobrego powiedzieliśmy o jego występie w pierwszym etapie. Jest to pianista świetnie wykształcony, najpierw w uczelni w Seulu, potem w świetnych uczelniach niemieckich, w Essen, w Hanowerze. No i jego referencją jest najpiękniejszą, jak na razie, Grand Prix, pierwsza nagroda, na konkursie ARD, czyli Radia Niemieckiego w Monachium. Spodziewałem się o wiele lepszego występu od tego świetnego pianisty. Balladę F-moll ujął dość logicznie, pięknie kształtując formę i ducha tego dzieła. Natomiast jeżeli chodzi o walce, które traktował chyba jako ważny punkt swojego występu, bo wybrał aż trzy walce z opusu 34, no i niestety mogę powiedzieć, że on chyba nie rozumie ducha walca. No ale co mówić o duchu, jak też i na poziomie litery, czyli szczegółów dotyczących odczytania tekstu, nie wszystko jest w porządku. Z przykrością stwierdzam, że robi on notoryczny błąd na samym wstępie tego pierwszego walca, Asdur, to jest ten ważny moment exordium, czyli otwarcia opowieści, prawda? Pam, pa, pa, pam, pa, 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 pam. I wszyscy grają pa, 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 pam. Powinno się grać pa, 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 param, pa, pa, param. Ponieważ ta przedostatnia nuta, ten przedostatni dźwięk jest po kresce taktowej i on jest osią tego kształtu rytmicznego. Jak to się dzieje, że tak wielu pianistów, w tym również świetnych, powtarza ten błąd, nie potrafię zrozumieć. Wydaje mi się, że ma tu miejsce coś takiego, nałożenie się na świadomość tego kształtu już wdrukowanego właśnie wskutek tradycji koncertowej i po prostu nie widzą, że jest to w kolizji z tekstem, który przekazał potomności Fryderyk Chopin. Powiedziałem o charakterze tych walców. On nie czuje specjalnego gestu walca, rytmu, jego subtelności metrycznej, ale nie wszystko da się powiedzieć. Ja oczywiście nie mogę mieć pretensji do pedagogów, tak znakomitych, jakich miał ten wybitny artysta, ponieważ właśnie w walcach jest taka sfera czegoś niedookreślonego, czegoś, co nie da się zdefiniować, nazwać, pokazać palcem uczniowi. I to jest taka sfera, którą kiedyś genialny Petrarka nazwał krótko non so che, nie wiem co, je ne sais que, mówił Pascal. Proszę Państwa, a jeżeli chodzi o Andante spianato i wielkiego poloneza Esdur, no to też pewien zawód, rozminięcie się z ideą tego dzieła, ponieważ wielki polonez Esdur, La Grande Polonaise Brillante, to jest polonez błyskotliwy, ale nie jest to okazja do popisu wirtuozerskiego. Jeżeli Chopin stosuje takie środki, to nie chodzi o to, by sprawić pianiście trudność i dać okazję do zademonstrowania dzielności pianistycznej, tylko są to te środki, dzięki którym i tylko dzięki nim można wyrazić pewne treści, można stworzyć pewien klimat, można ewokować pewne emocje. Tak więc ten polonez, który wymaga finezji, jakiejś elegancji niezwykłej, on po prostu tutaj był jednym pędem dźwięków, coraz bardziej jakby nabierającym szybkości. Także miałem wrażenie już w drugiej fazie tego wykonania, że na którym z zakrętów ten bolid pianisty wypadnie wreszcie z toru. Szkoda. Kolejnym pianistą, który pojawił się na estradzie konkursu, był muzyk francuski Olof Hansen, lat 25. No właściwie tutaj jakiegoś zaskoczenia in minus nie było, no bo to nie był to mój faworyt w pierwszym etapie.
Grał Nocturn Hadur, właściwie nie potrafił zbudować całości. Były takie piękne, oderwane elementy, ale jakoś ten Nocturn rozpadł się na takie atomy, prawda? Tymczasem jest to pewna ciągłość myśli. No, potem grał Poloneza Fantazję, bardzo trudny utwór, no zagrał. Potem grał Poloneza Fismol, opus 34 i robił tutaj mnóstwo błędów, niedoskonałości, przede wszystkim rytmicznych. Mówiłem przed południem o takiej figurze, która stanowi jądro tego epizodu przejściowego w środku dzieła, gdzie Chopin z konsekwencją powtarza wielokrotnie, dwudziestokrotnie taką figurę 4/32 8, po prostu przygotowując apetyt słuchacza, czy też jego oczekiwanie, kreując na coś niezwykłego, co się ma za chwilę zdarzyć. No to wymaga niezwykłej finezji, dokładności, precyzji dykcyjnej. Niestety brzmiało to byle jak. Państwo mogą powiedzieć, że ja czepiam się tutaj różnych szczegółów, a przecież to są tylko drobiazgi, chodzi o całość, prawda? No to sięgnijmy może wyobraźnią do tego arcydzieła muzyki filmowej, jakim jest Amadeusz. Opowieść o Wolfgangu Amadeuszu Mozarcie. Oto scena, w której po premierze kompozytora stoi Mozart, a naprzeciwko cesarz Salieri, grupa mandarynów dworskich. Mozart, nie mówiąc, ale pytając wzrokiem, kieruje pytanie do cesarza, no i jak wasza wysokość, jakie wrażenia? Cesarz zakłopotany, nie wie co odpowiedzieć i wreszcie mówi, no za dużo dźwięków. Tak, za dużo dźwięków, powtórzyło otoczenie jego wysokości. Nie było większej obelgi niż takie określenie, ponieważ Mozart przecież zaprezentował arcydzieło. A cechą arcydzieła jest właśnie to, co tak pięknie w traktacie o architekturze określił wcześniej, okres wczesnego renesansu, Leone Battista Alberti, kiedy mówił, że istotą doskonałości, on to określał terminem concinitas, jest taki twór, w którym nie sposób jest nic dodać, nic ująć i nic zmienić bez szkody dla całości. A w ostatniej księdze tego traktatu jeszcze precyzyjniej i krócej określił ideał doskonałości. Doskonałym jest takie dzieło, w którym każda zmiana jest zmianą na gorsze. No więc skoro mówimy o takiej doskonałości w muzyce Chopina, no to nie tylko chodzi o zmianę w teksturze samego dzieła, ale także o zmiany, o odejścia od litery tekstu w akcie wykonawczym. A jeżeli popełniamy błędy na płaszczyźnie drobiazgów, na płaszczyźnie litery, to co mówić o ujęciu ducha dzieła? Kolejnym pianistą był Chi Chao Yulian Jia z Chin. Też no, nie było to specjalnie jakieś zaskakujące wykonanie in plus, ponieważ wydaje mi się, że w ogóle po fantazji F-moll, wykonanej w pierwszym etapie, ukazanej właściwie jako natłok, tumult dźwięków, zastanawiałem się, no, czego można oczekiwać od wielkiej formy, takiej jak scherzo bemol, czy na przykład andante spianato i wielki polonez. Szkoda, ale na przykład no nawet nie potrafił zrozumieć tajemnicy takiego arcydzieła, jakim jest Berceuse, czyli kołysanka Desdur, niezwykły utwór oparty na niezwykłym pomyśle, mianowicie jednotaktowy motyw harmoniczny, tonika i dominanta, powtarzany nieustannie jak basso continuo albo jak temat pasacalli. Na tle tego motywu, tego kołyszącego się basu, desdur, asdur, desdur, asdur, w rytm kołysanki, rozpina Chopin w górnym planie coraz bardziej misterne, coraz bardziej rozdrobnione dźwięki tych filigranów. I oczywiście, ponieważ dźwięki są coraz bardziej rozdrobnione, wobec tego pianiści zmieniają trochę tempo.
Owszem, można to tempo trochę modyfikować, ale pod jednym warunkiem, że kolejne uderzenie, czy też dotknięcie basu na dźwięku des będzie bardzo spokojne, będzie opóźnione, tak żeby ta kołysaneczka miała idealne tranquillo, idealny spokój. Tego tutaj nie było. W Andante Spianato właściwie nie było klimatu, ale wielki polonez, ten często dzisiaj wykonywany, on miał takie wrażenie tumultu dźwięków właśnie. To samo, co w pierwszym etapie w balladzie F-moll. Ja myślę, że gdyby artysta potrafił wyakcentować, to znaczy wyeksponować pewne dźwięki, potraktować je jako punkty węzłowe, jako osie pewnej struktury i wokół nich koncentrować pewne kształty, no to uzyskałby wyrazistość tych kształtów dźwiękowych, czytelność ich, sens tych zdań muzycznych, które się buduje, a bez tego nie ma właściwie piękna w muzyce Chopina. Potem grał Aljosza Jurinicz, artysta z Chorwacji, już trochę bardziej doświadczony, lat 26, też Grand Prix na konkursie Schumana w Zwickau. No i nie będę mówił o Barcaroli, bo nie chciałbym tak negatywnie tutaj wyłącznie nastawiać się, ale pominę tę Barcarolę milczeniem. Natomiast zwrócę uwagę na pewien aspekt wykonania walca Asdur, op. 64. Walce są różne, są walce wirowe, w błyskotliwym jakimś takim tempie, ale też są walce bardziej dystyngowane, walce liryczne, walce melancholijne i ten walc właśnie, on wymaga takiej dystynkcji. On ma taką figurę, która właściwie nie została zrealizowana w duchu tego utworu, mianowicie cztery ósemki ćwiartka, czyli to jest jeden tak, i następnie cztery ósemki ćwierćnuta, ale ta ćwierćnuta trzecia w takcie jest przedłużona łukiem, przechodząc na pierwszą ósemkę taktu kolejnego. I nie można tego grać tak zupełnie płasko, jak gdyby tego łuczku na kresce taktowej czy pod kreską taktową nie było. Tapa, tapa, tam, tapa, tapa, tam. No tak nie może być. Tylko ponieważ ta trzecia jest przedłużona, to ta kolejna po kresce musi pojawić się później. Tapa, tapa, tam, pa, tapa, tam. Tapa, tapa, tam, pa, tapa, tam. No wtedy to ma pewien właśnie ładny kształt. Przypomina mi się taki wykład, pamiętam go przez lata, genialnego muzyka, wykonawcy muzyki barokowej, no właściwie jednego z papieży tego wykonawstwa na najwyższym poziomie utworów organowych i klawesynowych, Gustawa Leonharda, na którym on wyznał nam, słuchaczom, że kiedy patrzy w przeszłość, to te tańce stare, barokowe, menuety, gawoty, paspie, bure i tak dalej, on grał je źle. On, tak genialny muzyk, mówi, grałem źle, ponieważ nie rozumiałem figur tańca. Kiedy poznałem stare tańce, zacząłem te utwory grać prawidłowo, zacząłem te utwory grać dobrze. No i ja myślę, że to by się przydało też tym wykonawcom walca. Dlaczego jest zatrzymanie na kresce taktowej? Bo tu jest skłon tułowia. Tapa, tapa, tam, pa, tapa, tam. Polonez Asdur. No cóż, właściwie niewłaściwe tempo i polonez traci swój charakter, swój majestat. Chopin powiedział swego czasu ważną myśl. La mesure, c'est l'âme de la musique. Miara jest duszą muzyki. Miara, czyli właściwe organizowanie dzieła w czasie. To jest bardzo trudna rzecz, właśnie wstrzelić się, przepraszam za ten kolokwializm, wstrzelić się we właściwy puls, we właściwe tempo. Wydaje mi się, że właśnie najlepsi dyrygenci tym się cechują, że oni potrafią znaleźć, usłyszeć to właściwe tempo. I ja myślę, że to byłoby dobrze, gdyby artysta, nawet taki artysta jak pianista, potrafił zrezygnować z gry, tylko słuchając wewnętrznie, starał się dyrygować tym polonezem i znaleźć
właściwe tempo. Ja nie mówię w tej chwili, nie opowiadam Państwu bajek, bo przypomina mi się taki kurs mistrzowski dla dyrygentów, który prowadził genialny dyrygent Igor Markiewicz. Dyrygenci stali w krąg, nie było żadnych dźwięków, nikt nie grał na fortepianie, żadna orkiestra się nie odzywała i oni wszyscy dyrygowali po prostu na cicho, na sucho, jakąś symfonię. Markiewicz wskazywał ty, ty, ty i w dalszym ciągu. Proszę sobie wyobrazić, jakie to było ćwiczenie dla wyobraźni. Po prostu muzyka kreowana w ciszy, ale pięknie brzmiąca symfonia w ich wnętrzu, w ich wyobraźni. Tak należy ćwiczyć te trudne rzeczy, jaką jest właściwa miara. Bo skoro Chopin mówi, że miara jest duszą muzyki, no to jeżeli nie ma właściwej miary, jeżeli nie ma właściwego prowadzenia dzieła przez czas, to owo dzieło pozbawiamy jego duszy. No i wreszcie ostatnia postać tego dzisiejszego popołudnia, pani Su Yeon Kim z Korei. Ja z entuzjazmem opisywałem Państwu jej występ w pierwszym etapie. Ona kształciła się najpierw w Seulu, a potem w Mozarteum pod kierunkiem Pawła Giliłowa, w Mozarteum w Salzburgu. No, laureatka Grand Prix na szeregu konkursach, ale między innymi dwukrotnie na konkursie azjatyckim Fryderyka Chopina, gdzie w 2005 i 2008 jako 11-letnia i 14-letnia uzyskała nagrodę. No, w takim wieku już grała Chopina, zasługując na wyróżnienie. Fantazja F-moll, od tego zaczęła swój występ, opus 49, pięknie ujęła tę formę. Wydawało mi się, że w finale ciut przyspieszyła zbytnio, ale oczywiście zrozumiałem to, że ona chciała zagęścić akcję i właśnie poprzez to jakby podkreślić to zatrzymanie czasu w momencie, kiedy pojawia się adagio sostenuto i po tych cudownych akordach brzmią te alikwoty rozłożone w ciszy przez Chopina, jak gdyby dźwięki szklanej harmonijki. Grała walca Asdur, opus 34, numer 1, no i troszeczkę podszarpywała frazę. Wydaje mi się, że przydałoby się też poćwiczyć lewą rękę, wyłącznie samą lewą rękę i w wyobraźni realizować rękę, partię prawej ręki. To by trochę poprawiło, dodałoby temu walcowi trochę elegancji. Jeżeli chodzi o ten dyptyk, tak często dzisiaj powtarzany, Andante spianato i Wielki Polonez Esdur, Andante spianato było bajecznie piękne. To była czysta poezja, a już szczególnie te cichuteńkie dźwięki grane dolcissimo, właśnie już nie uderzane, ale dotykane właśnie czubkiem palca klawiszy i w ogóle ten piękny falujący akompaniament w partii lewej ręki, dający takie tło, pokazujący piękno tej harmonii i dający wspaniałe tło dla tego śpiewu realizowanego przez rękę prawą. Niestety wzięła polonez trochę za szybko, potrafiła też spowolnić to tempo po to, żeby pokazać szlifowanie tych dźwiękowych diamentów w partii sopranu, ale szkoda, że przecież mogło być to wykonanie fascynujące, a tak tylko pokazała, że jest na drodze ku ideałowi, ku doskonałości. Niewątpliwie najpiękniejszy akcent tego popołudniowego przesłuchania.